Pierwsze jeansy to sobie kupiłam w Lumpekcie. Nie, nie miałam takich jeansów ze sklepu. Dopiero za, za swoje własne pieniądze kupowałam sobie już normalne jeansy. Pierwsze perfumy kupiłam sobie za, za, za pierwszą wypłatę, za pierwszą wierszówkę. To kupiłam sobie perfumy. Pamiętasz ten... jakie? Na akwadiu Gio. <głosy> <głosy> Dzień dobry Państwu. Witajcie. Tu Melina Westeroka. Ze mną z Wami. Katarzyna Bonda. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Katarzyno, bardzo dziękuję za odwiedziny i muszę zacząć od tego. Mielucie, co symbolizuje albo co znaczy, jakie jest przesłanie twojej sukienki? Bo jak rozumiem w twoich sukienkach zwłaszcza przesłanie często tkwi. No właśnie, szkoda, że nie ma tu mojej książki. Miała tutaj być. A, e... nasza wina, wielka wina. Mówimy o urodzonym mordercy. Tak, dlatego, że tej wtedy, najnowszej... wtedy bym pokazała bardzo dokładnie. Mianowicie... Jest ognista okładka, jest okładka, która nawiązuje do zagadki, do intrygi. To jest tam e, e, wrak samochodu. Tak, jest po prostu, on płonie. No i w związku z tym teraz przez najbliższe trzy miesiące, drogi Marcinie, będę chodziła w płomiennych sukienkach, w pomarańczowych, w takich żółtych, różnego rodzaju ogniach, ognikach. Dobrze, bo pytam Cię to z, z dwóch powodów. Bo pamiętam kiedy w jednym z wywiadów, chyba do Playboya zresztą, e, tłumaczyłaś, że e, co symbolizuje zieleń w Twoim wypadku. No to. to znaczy, to nie, nie ja wymyśliłam, tylko Hitchcock. Tak. Chłopcy, nasi znaczy wywiadowcy zacytowali, Tak, a ty rozbijałeś. Znaczy, to jest mój ulubiony kolor, to znaczy ja lubię wszystkie kolory. Od jakiegoś czasu nie używam praktycznie czerni, szarości, mało. Mi się z czerwienią najbardziej. No bo lubię czerwień. Czerwień do wszystkiego pasuje do każdego studia, możesz w niej pójść. A mam też dużo czerwonych okładek. Natomiast zielone sukienki Hitchcock osadzał rolę takich kobiet, które są fatalne, dosyć smutne, i mają zwykle coś za uszami jakiś rodzaj planu niecnego i zakładał im takie piękne, często pastelowe, zielone albo trawiaste ale zawsze to były zielone sukienki, kostiumy, takie no, z tamtych lat. No i dosyć dużo o tym mówił, że jakby kolor y, oddziaływuje na naszą y, psychikę, na, na podświadomość. i My intuicyjnie jakby ustawiamy się do tego koloru i to nie chodzi tylko o to, że jeden jest ciepły, drugi jest zimny. Ja bardzo w to wierzę, ja się doładowuję tym kolorem. Ty dzisiaj na przykład jesteś też energetyczny, natomiast jesteś lodem. Zobacz, jesteśmy ogień i lód. Tak, 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 to dobrze koresponduje. <gry> Ale ty też masz, używasz tego kostiumu, bo ja zauważyłam, że do swojej ostatniej książki zakładałeś taką afrykańską koszulę w, w taki klasyczny afrykański wzór. Ja tak. mam kilka takich afrykańskich sukienek w pamięci. No ja sobie w ogóle materiał kupiłem w Afryce, przywiozłem, usiłem. No bo... I to jest fajne, prawda? Dlaczego Mamy chodzić cały czas, y, albo nie wiem, w jakiejś takiej samej koszuli, ty jako mężczyzna, a ja miałabym cały czas używać tego samego kostiumu? Należy się bawić. Moim zdaniem trzeba po prostu używać tego tak troszkę z przymurzem moka. Poza tym to jest dla mnie święto. Poza tym jest jeszcze taki aspekt tej sprawy, o czym ty doskonale wiesz, ja doskonale wiem. I w sumie zaraz y, dookreślę do pytanie. A mianowicie, że w dzisiejszych czasach. Y, czy po prostu osoba pisząca, no nie wystarczy tylko napisać, i widać, trzeba jeszcze dostarczyć ten cały pakiet dodatkowy, tak? Czyli... Znaczy niektórzy tego nie robią i nie wierzą w to, i niektórzy nie używają jakby swojej persony do tego, żeby tą książkę bronić. Mniej. Tak, znaczy ja są takie osoby, znaczy, myślę, że to ja na przykład bardzo lubię. Yy, Przychodzić do czytelników, być na spotkaniach autorskich, uczestniczyć w tej premierze, dlatego że nie po to siedziałam to ja ileś tam miesięcy w mojej norze, w mojej jaskini, w piżamie, w wiesz, w dresie, nie kąpałam się, bo taka jest prawda. W ogóle nie spałam, żeby potem nie, nie cieszyć się, że ona w ogóle istnieje. Przecież to jest po prostu, z mojej perspektywy, to jest cud. To jest coś, czego nie było, kompletnie gdzieś wydumane w mojej wyobraźni, jako taki pomysł, jako, od, zaczyna się od jakiejś iskry, albo ktoś mi coś opowie jako ona. To i przekuwasz to na przedmiot, i to się zamienia w przedmiot. I każdy może ten przedmiot wziąć do ręki, i ja mogę zabrać człowieka w podróż. I... Dlatego mi się wydaje, że ta celebra jest fajna. Ja lubię tą fiestę i... Znaczy, moje życie sprowadza się do pisania i do wydawania i do kontaktowania się z czytelnikami. Jestem zawodową pisarką, w związku z tym to jest dla mnie strasznie frajda, e, że mogę sobie raz na jakiś czas wyjść w sukience, a nie tylko cały czas w tym dresie to Właśnie, pamiętam, to był bodaj w książce, jak oni pracują, hmm. gdzie był wywiad z tobą i zapamiętałem to, mimo że parę lat minęło, właśnie jak ty mówisz o tej jaskini, o tej piżamie, o tych dresach i że ta czerwona w tym momencie sukienka i czerwona to dla ciebie jest jakby symbol właśnie, że koniec tego niewolnictwa, teraz spijanie... Znaczy bardziej Świat. chodzi o to, że to jest nawet taki moment magiczny i myślę, że aktorzy często to mają. Jak rozmawiałam z aktorkami, jak grają w kilku teatrach, a jednocześnie jeszcze serial robią, i pytam, jak Ci się nie myli jakby te kreacje tych postaci? ona mówi, że to jest kostium. I rzeczywiście u mnie dokładnie tak jest, że ja siedzę w tym dresie. Kończę pisać, oczywiście kocham to. Jakby, Marcin, oczywiście to, to nie jest tak, że ja tylko tak kwękam, ja tak narzekam. Natomiast uwielbiam siedzieć w dresie i w mojej norze i, i kiedy czas przestaje istnieć, bo o to się walczy, tak, jakby żeby był ten ciąg. Natomiast kiedy już skończę, kiedy już ta książka jest po iluś tam czytaniach, kiedy jest po redakcji, kiedy już ona wychodzi drukiem, to ten moment, kiedy ja zakładam sukienkę, to ja po prostu tak strykasz i ja po prostu przeistaczam się. Już nie jestem tą rozciapcianą, wiesz, Kasią, co tam chodzi w domu w kapciach takich, co pokazywałam je kiedyś w tvn nie i, i Progop się strasznie ze mnie śmiał, ale generalnie nakładam szpilki, zakładam tą sukienkę, jak zapinam zamek, to ja po prostu jestem w mundurze. W sensie to jestem już na posterunku. wiesz. A, powiedz, a w tej noże, jak, jak długie masz te ciągi, kiedy siedzisz w noży i faktycznie oderwana. Um, Wiesz, co, teraz wszystko się zmieniło. My dawno nie rozmawialiśmy i y, od pandemii ja całkowicie zmieniłam zapis, w sensie modus operandi zmieniłam i bardzo sobie to chwalę. Jakby teraz y, przypomina to taki ciąg dokumentny, czyli wcześniej y, miałam takie etapy, dokumentacja, jakby wchodzenie powoli, y, zaczynanie pisać, robiłam plany, a teraz. Wyczekuję taki moment, kiedy już jestem gotowa, tak jakby się wiesz. Gromadzę energię, a potem siadam i nachrzaniam. I staram się, y, no, nie wychodzić. Jedynym oczywiście momentem, kiedy jakby przestaję, no bo fizycznie nie jestem w stanie, non sto, mm -hmm. wejść te cztery godziny, więc jakby korzystam z tego czasu, kiedy moja córka jest w szkole. Ona już jest na tyle duża, że też ma swoje sprawy, i czasem mogę drugą I wachtę mać? wieczorną, 16. I no i, i jakby też to jest też tak, że ona już teraz to bardzo dobrze rozumie, pomaga mi wręcz. Czasem jak mam e, kryzys, no to się przychodzi ze szkoły, siadamy, ja oczywiście kwękam, że znowu coś w scenę jeszcze raz ją piszę i że jest źle no i na mi pomaga jakby opowiadam jej i ona jako młody człowiek to jest totalnie niesamowite jak oni są nasyceni opowieścią przez te wszystkie media społecznościowe przez te YouTuby przez te seriale przez to wszystko ile są na oglądani przez moja córka jest jeszcze pasjonatką animy i, i mang więc jakby te, te wszystkie kody takie archetypy ona po prostu ma w małym palcu to jest niesamowite i ona mi bardzo pomaga e, czasami ja w każdej książce jej dziękuję Natomiast wracam do bo oczywiście zgubiłam wątek. Jakby ten zapis, że y, zmienił się twój system pracy tak, po pandemii. Cho chodzi o to, że staram się, żeby zapis był krótszy, ale intensywniejszy. Bo y, jakby takie roz rozkładanie tego w dłu dłuższej perspektywie jakby zmusza mnie do wychodzenia i wchodzenia y, z fabuły i to jest dla mnie bardziej obciążające, aniżeli takie siedzenie pod koniec, kiedy już jestem w trzecim akcie, no to praktycznie piszę cały czas, czyli nie śpię. I, i to jest fascynujące. To, uwielbiam to. To znaczy, czekam na taki moment, kiedy fabuła będzie mocniejsza niż ja, kiedy ja tylko już mogę za tym podążać. I to się dzieje już y, dosyć szybko. Natomiast ta końcówka, która, jak wiesz, w kryminale wszystko musi się samo złożyć. I to nie, już nie, nie ja. Jak źle ustawiłam pierwszy akt, to książka idzie do kosza dosyć szybko. Już już wyrzucam. Kiedyś nie wyrzucałam, a teraz wyrzucam. Dosyć szybko się orientuję. Nawet ostatnio 150 stron wyrzuciłam. Coś po... Wyrzuciłam po prostu... Yy, nie wiem, czy to kiedykolwiek. Znaczy, wiesz, no mam taki plik y, do kosza. Nie, nie taki prawdziwy koszt. tylko... <głosy> <głosy> Jednak asekurację. Asekuracja totalna. No, poświęciłam temu chyba ze 3 miesiące pracy. Natomiast jeszcze nigdy z niego nic nie wyjęłam. Jeszcze nie udało mi się. Każdym razem jest tak, że... Często też jest tak, że te moje książki, które najbardziej lubię, albo które najszybciej mi poszły, albo które najłatwiej mi się napisało, to były po tym, jak wyrzuciłam do koszu to z tym, czy z czym się męczyłam, i uważam, że to był taki rodzaj rozgrzewki. Albo temat mi nie leżał, albo y, nie rezonowało to ze mną, albo jakoś y, źle rozpoczęłam, bardzo ważne jest, jak się rozpocznie. Y, teraz to wiem. Jak, jak ustawi się y, zawiązanie akcji i pierwsze takty, to potem samo idzie. I, no i teraz już jakby y, nie boję się, nie robię tych planów. Czasem przychodzą mi do głowy sceny, to wiesz, to wstaję w nocy i to nic, że następnego dnia mam wywiad u ciebie, to, to bym pisała do rana. Były takie sytuacje, miałam gdzieś następnego dnia jechać, wcale to było albo, nie wiem, rano idę do telewizji śniadaniowej, czyli trzeba być w miarę wyspanym, a ja pisałam do rana, ale wolę, mi jest wszystko jedno, jak ja tam wyjdę, czy jestem zapuchnięta, co sobie tam kto myśli, bo jakoś wytrzymam, natomiast te momenty takiego flow i tego, że ci po prostu przyjdzie do głowy taki pomysł, one są nieuchwytne. I ja już to wiem. I ja po prostu wtedy rzucam wszystko. Wszyscy moi przyjaciele, rodzina wiedzą o tym. Ja potrafię oddalić się z przyjęcia, żeby pójść coś zapisać na serwetkach, na oczywiście jak każdy. Majakowski. Natomiast, wiesz, co? To jest też tak. Teraz oczywiście też w notatkach w iPhoneie bardzo dobrze można notować. To jest hmm. świetne. I od razu sobie wysłać na maila. Natomiast e, czasami są takie sytuacje. Już to sprawdziłam, że lepiej się oddalić. I tam sobie się bawią i ja idę do kompa, zapiszę scenę tak na grubo, wiesz, tak, tak, tak po prostu tak, jak ją czuję, dopóki idzie e, i dop jeżeli mi nie przerwą, jeżeli mi się to uda, to ona jest taka tylko zarysowana, taki rodzaj grubej kreski szkic, a potem sobie ją poprawiam, ale czasem to jest mi potrzebne, jest taki jak zapalnik. I e, dzięki temu, nie wiem, czy zauważyłeś, ja, ja teraz w ubiegłym roku wdam cztery książki. Jakby udaje mi się jakby zachować taki cykl i co nie wynik I ja jestem bar bardziej wypoczęta teraz, aniżeli wcześniej, kiedy był, był na przykład czas, że Czerwonego Pająka pisałam przecież trzy lata. Przed emisją rozmawialiśmy, że ty swoją książkę opisałeś dwa, dlatego. Dlatego bardzo ci współczuję, bo ja pamiętam, jak to było. To jest bardzo męczące, tak. A, a taki zapis y, szybki, moim zdaniem, zwłaszcza w kryminale, pozwala ci na pamiętanie wszystkich tych elementów. Przecież to jest gra w podchody nic innego. Ja po prostu muszę cię uwieść i muszę cię oszukać. I, i, i jestem iluzjonistą, tak? Czyli iluzjonistką. I więc muszę pamiętać, gdzie ty patrzyłeś i bardzo przeszkadza, kiedy ja zapominam, bo pojechałam na wakacje, albo akurat postanowiła, akurat mi robią Wielkanoc. No. <grym> Hamstwo. <grym> Powiedz mi, bo w tych starszych wywiadach mówiłaś, że właśnie wtedy jak wchodziłaś w ten ciąg pisarski, że na przykład właśnie córkę dzisiaj 16-latkę wtedy do babci tak. i raz na tydzień odwiedzałaś. Co się zmieniło? No bo Rozumiem, młoda dama rośnie, wasze relacje też się zmieniają, czyli co się i jak zmieniło po drodze? Wiesz, to nigdy cały tydzień nie była u babci, tylko najdłużej w takim secie zapisu to byłam trzy dni, bo dłużej nie byłam w stanie, ale wtedy w ogóle nie spałam, a Anina była z babcią. Natomiast teraz jest tak, że. Mm, ona już jest samodzielna. Znaczy, powiem Ci, że dla mnie to był trudny moment, kiedy dziecko zaczyna od Ciebie odchodzić i przestajesz być potrzebny. Ja do tej pory, mimo iż nie muszę, wstaję rano, yy, chociaż ona się sama budzi, ale żeby zrobić jej śniadanie i żeby tak połazić koło niej, jak taka matka, która robię sobie taką iluzję, że jestem pożyteczna jeszcze, bo wiem, że za chwilę pójdzie na studia i. No i po prostu już będę sama i będę miała tyle czasu na pisanie. Natomiast. Teraz jest tak, że e, ona po prostu rozumie. Jak ja kończę książkę, to wszyscy. Ja sobie tak ustawiłam moją rzeczywistość i wszystkich moich przyjaciół i całą rodzinę, że wie, wszyscy wiedzą, że jak ja piszę, to mi się nie przeszkadza i po prostu nawet ludzie czekają, aż ja skończę, na, żeby imprezę Z zrobić. Telefonem. Nie odbieram praktycznie. Znaczy, nie dozwolisz się do mnie. Wiesz co, nie, 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 nie mam potrzeby nawet dzwonienia do nikogo. No do urzędu jakiegoś mogę zadzwonić. Nawet y, mogę, może do dziecka mam zadzwonić, jakby coś się wydarzyło. Natomiast y, wszystko załatwiam mailowo. Oczywiście, jak już skończę pisać scenę. Czyli na przykład to jest trzecia rano, tak? Albo nie wiem, jakaś taka dziwna godzina. A piszesz y na laptopie, który jest podłączony do internetu, czy nie? Tak. Nie przeszkadza ci to jakieś tam powiadomienie? Nie, nie, nie wchodzę. W sensie muszę mieć internet, bo przecież muszę różne rzeczy sprawdzać. Więc... Ale niektórzy, wiesz, piszą na dwa. Jak? Że, no, że piszą, piszą na laptopie bez internetu Aha. i mają obok y, ten internetowy. No, w sensie, że, żeby się... Ale to nie są zdyscyplinowani. A ty panujesz nad tym. Wiesz co, po prostu postanawiam sobie, że teraz y, będę pisać. Idę do. Mam, mam też takie. Nie wiem, odruchy takie. Ja po prostu, jak wchodzę do mojego gabinetu, od razu wiem, że jestem w pracy. Nie wiem, jak, po prostu tak jest. To znaczy, muszę zrobić sobie dzbanek herbaty, bo jak widzę, że tego dzbanka nie ma, tego mojego termosu, to muszę iść i go zrobić, bo czegoś mi tu brakuje. Ale jak już wszystko to mam, to siadam, zaczynam pisać. I ja wiem z doświadczenia, że jeżeli zaczniesz tam grzebać. I, I szukać, to znaczy, że Ty nie jesteś gotowy. To nie, to nie, nie jest kwestia, yy, wiesz, że yy, odłączysz internet. Twoje myśli muszą być yy, skupione na tej opowieści, tak uważam. I, ta prokrastynacja, o której mówimy de facto, ona jest bardzo pożyteczna. My się wewnętrznie przygotowujemy. Ja oczywiście, nie, nie, to nie jest tak, że jestem robotem i od razu siadam i piszę i w ogóle nic mnie nie skusi, bo czasami to wiesz, muszę sobie sukienki według kolorów poukładać, a wiesz, że mam ich sporo. Nie? Natomiast chodzi o to, że moim zdaniem to jest takie wyciszenie umysłu i o to jest nam potrzebne. I jak masz taką potrzebę, żeby najpierw pochulać sobie w necie, to zrób to, tylko że nie oszukuj się. Mów, teraz będę przez pół godziny hulał w necie albo przez godzinę, a potem piszę. Nie? I potrzebujemy prze, 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 przenieść się do tego świata duchowego. Jesteśmy szamanami, czyli funkcjonujemy w dwóch światach. Jesteś tutaj, mamy dzieci. Jakieś tam obowiązki, ty masz jeszcze mnóstwo obowiązków, bo masz mnóstwo różnych obowiązków medialnych. Nie wiem, jeszcze piszesz palietony, i mnóstwo wszędzie cię widzę, jeszcze czytasz ze książki. Czego ja w ogóle te, te oczywiście nie robię, jak jestem w zapisie. W każdym razie ten świat nas ciągnie i on cały czas nam przeszkadza. Żeby napisać książkę, musimy się przydostać do tego świata duchów. I ta ścieżka jest. Natomiast y, funkcjonując w niej. Musisz, każdy ma swój sposób, każdy znajduje swój sposób, moim zdaniem. Natomiast to nie jest tak, że to ta prześliźnięcie się tą ścieżką, tą wąską krawędzią, tym, tym, tym ciemnym tunelem, to jest od razu takie bezboleśnie. Za każdym razem jest inaczej. Bo u mnie przynajmniej tak jest, że każdą książkę piszę inaczej i mam inne problemy. I chociaż mi się wydaje, że już tyle książek napisałam, i za każdym razem powinno być łatwiej, a jest trudniej. A czasami. A czasami to jest też tak, że pojadę na urlop, nabiorę e, sobie tych książek dokumentacyjnych, e, żeby się nasycić tymi danymi, żeby, nie wiem, mam notes, żeby coś zapisywać, oczywiście nic nie zapiszę, e, wymyślę coś i potem nie mogę spać, bo przecież nie mam kompa, bo nigdy nie biorę, a potem wracam i jestem taka, tak mi się wydawało, że to uleciało, ale to nieprawda, bo ten spokój, który osiągnęłam, on po prostu pozwalał mi, tak, to tak jakby bateria mi się ładowała. Jakbym podłączyła się do ładowania. I, I kiedy siadam, kiedy właśnie odpalam kompa, to kiedy otwieram plik, to już jadę. No tak. To może zacznę od takiego niedoprecyzowanego cytatu i zobaczymy, jak go rozwiniesz. Zwłaszcza, że on jest przed paru lat. Więc o tym mówiłaś, że często się dowiaduje, że jestem bezczelną, arogancką tupeciarą. <noise> no, ja nawet wiem, kto to powiedział. <noise> Tego ja nie wiem. <noise> Ale ja wiem. E, nie mogę powiedzieć, bo jeszcze się pogniewa, że powiedziałam to w telewizorze <noise> i, i w radio. Na, natomiast. Y, to nie telewizor, to YouTube. Czyli mogę powiedzieć. Tak. Tak? No to był Marcin Wroński. To był Marcin Wroński. Pozdrawiam Pisać, go serdecznie. Tak. Znaczy, autor kryminałów. My się bardzo lubimy, jakby to jest śmieszne. Natomiast. Y, Myślę, że to jest takie stereotypowe postrzeganie e, samicy Alfa. I to wszystko. Jeżeli ktoś tego. E, e, jeżeli kogoś to drażni, albo ktoś, kto kogoś to denerwuje, no to jest mi bardzo przykro. Natomiast e, jest mnóstwo kobiet i w tej chwili to już nie jest żadna. E, to, wtedy to było coś e, nie wiem, rewolucyjnego, czy innego, czy dziwnego. E, że po prostu ja przychodziłam i mówiłam, co myślę, i domagałam się od życia tego, czego chcę, i zwykle to osiągałam. I dzisiaj takich kobiet jest mnóstwo, i kobiety wiedzą, że mają do tego prawo. Co oczywiście nie oznacza, że yy, musisz być przy tym chamski albo nie, niegrzeczny, bo to nie o to chodzi. Tylko bardziej chodzi o to, że. Braci. To, co swoje, to co moje. Dlaczego mężczyźni ma, mają prawo do tego, żeby spełniać swoje marzenia, a, a kobiety mają siedzieć w domu i, i... są takie dziewczyny, które y, bardzo chętnie y, bezrezygnują jakby z całego procesu walki, bo do tego się to sprowadza, że masz być wojownikiem. I jakby, jeżeli ja się zdecydowałam, że chcę być wojownikiem, chcę walczyć na tej niwie, działać w tej branży, robić w tym zawodzie, to muszę to nie tylko mam e, prawa, ale mam też obowiązki. Czyli muszę być również twarda, zdyscyplinowana, konsekwentna muszę się bronić muszę umieć e, odpierać ataki, ale też muszę być na tyle niezła w tej robocie, żeby utrzymać się. No bo jakby tutaj mówimy o w dziale kryminału, który jest bardzo zaludniony w tej chwili. Jest mnóstwo konkurencji. Niesamowici młodzi ludzie przychodzą, którzy są cudowni. Ja w ogóle zębami zgrzytam, jak czytam niektóre książki, bo mają takie świetne intrygi. Więc y, to moim zdaniem jest totalnie, absolutnie, zupełnie niesamowite. Jakby biorę na garb całą tą rywalizację. Y, uważam, że to jest niesprawiedliwe. Natomiast my z Marcinem już sobie to ustaliliśmy. Mm. Także to już jest nieaktualne. Słuchaj, cofając się jeszcze w czasie, oczywiście zmieniło się to bodaj no, ładnych parę lat temu, to musiał być jakieś, nie wiem, 13 rok pewnie, kiedy mówiłaś o swoim jednym z głównych bohaterów, profilerze Hubercie Majerze. I mówisz tak, ze wszystkimi bada, wadami jest lubiany. Kobieta, która prowadziłaby się tak jak on, nie wzbudziłaby sympatii, choćby nie wiem, jak świetna była w pracy. No. Potem prowadziłaś bohaterkę kobiecą, mhm. profilakę za Załóżą, ale chciałem zapytać Cię, co się zmieniło od czasu tej wypowiedzi? To jest chyba 13 rok albo 15, mhm. a co się nie zmieniło, że nadal, jeżeli tak uważasz, bo może tak nie uważasz, że yy, i powieściowym, i w prawdziwym życiu kobietom uchodzi mniej? Czy już to jest nieaktualne? No niestety myślę, że to jest nadal aktualne. Więc przeanalizujmy czy jest, jest coraz lepiej. Rzeczywiście, już nie jest tak, że kobieta musi mieć tylko jednego partnera życiowego cały czas. Ale jednocześnie Hubert Mayer jest postacią. Um, no i Oczywiście jest jakby dobre w swojej pracy, rozwija się, nieustannie jakby dąży do doskonałości, i nie, cały czas się kształci, ale popełnia mnóstwo błędów i jakby jego niesubordynacja i wszystkie te takie e, chłopczykowate bądź jakby takie łobuzerskie e, zachowania, które jakby niszczą system, to po prostu chodzi o taki rozwalenie takiego muru, który. Mm, jakby ja nie stawiam na to, że jak ktoś jest niegrzecznym chłopcem, to jest y, fajniejszy, a jak ktoś jest grzecznym, to, to mniej fajny, tylko bardziej chodzi o troszeczkę o takie e, puszczenie oka do czytelnika, że jakby struktura policji to jest jednak system. Tam jest hierarchia, tam jest tak jak, takie idzie rozkaz z góry i czasem trzeba wykonywać rozkazy głupie. Jakby mail się tego nie trzyma. Ja bardzo lubię takich ludzi, więc jakby ta rewolucja. On ma to we krwi, i to jest też trochę moje. Jakby obdarzyłam go taką cechą, która to y, on, jakby y, pierwszy wie pewne rzeczy, i nawet jeżeli to nie wygląda na początku dobrze, to potem się dowiadujemy, że miał rację. Natomiast to nie dlatego, że jest przemądrzały, tylko dlatego, że ma pewien rodzaj intuicji, mhm. jakby ta, wie, tą wiedzę łączy, i zastanawiam się cały czas. Przed chwilą powiedziałeś, że. Yy, padło to słowa arogancka tupeciara. To jest bardzo delikatne określenie. Natomiast yy, nie wiem... Po yy. prostu jeszcze jedną piłeczkę, już kontynuuj. Pamiętam, jak wyszło Millenium, które uwielbiam, Stiga Larsona. Jak moja znajoma pewna mówi, że super, super, ale jakby Michael Blomkis był kobietą, to by mówili, że jest dziwką. Mhm. A e, skoro jest facetem e, i na lewo i prawo, nieważne w jakim wieku, e, kto, jak, co i tak dalej, to jest po prostu skomplikowany bohater. No by bo trzeba było dać, nie wiem, chyba tej postaci żeńskiej jakiś rodzaj traumy, żeby to uwiarygodnić, bo jednak moim zdaniem nadal to by się... Nie obroniło i bardzo wiele osób by nie sięgnęło po prostu po tą książkę, by mówili, że jej nie lubią. Czy znaczy, tak po prostu moim zdaniem nadal jest. I nie wiem, czy to się kiedykolwiek zmieni. Myślisz, że to się zmieni. Myślę, to się zmienia. Znaczy, znaczy wiesz, to... oczywiście, jeszcze być może na pewną wąską skalę, ale kiedy wchodzi całe wiesz, nowe pokolenie, wiesz, 20-letnich, ostrych, 30-letnich e, dziewczyn, kobiet, po prostu, które. No mówiąc, krótko nie pierdolą się w tańcu i wiesz, i, 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 i mówią rzeczy, które jeszcze 10 lat temu były szokujące i tak dalej. Także wiesz, pytanie, jak to się przełoży. Bo powiem, powiem ci, kiedyś, yy, znaczy, to się będzie przekładać na popkulturę i na życie jasne, na razie to jest może jeszcze niszowe, może. Znaczy, moim zdaniem ma, jest tak, że ci młodzi ludzie oni tworzą też yy, jakby yy, są głosem swojego pokolenia i może u nich to zadziała. Natomiast my, znaczy, nie pogniewaj się, ale robimy dla naszych Jestem i to nie jest ciebie, tak, także spoko. Dużo no to, my, myślę, że to jest ta sama generacja, w sensie jakby czytelnicy to nie jest tak, że jesteśmy ograniczeni do, do konkretnego roku, tak, natomiast y, y, te dzieciaki, te, które, te, te książki, które czyta moja mm. córka, tak, jakby to ona ma już zupełnie innych od, y, autorów, których uwielbia którzy myślą, y, jakby dotykają i tej struny gdzieś tam w brzuchu, gdzieś w sercu, która rezonuje. E, i, I może u nich to się uda. Natomiast zastanawiam się, jakby to było. Znaczy, to jest wyzwanie. To jest bardzo ciekawe wyzwanie. To jeszcze cytacik siebie: Rok 17, czyli sześć lat temu, mówię. Żyjemy w świecie, w którym mężczyźni źle znoszą kobiety, znające swoją wartość. A już w ogóle najgorsze są ładne, sympatyczne i myślące. Boją się ich i dlatego próbują wziąć pod but. A, doświadczyłam tego osobiście i często dostaję po dupie za swoją pewność siebie. No, to mogłam tak powiedzieć kiedyś, ale dziś, dzisiaj mi się wydaje, że trochę to było ostre. Yy, dzisiaj już tak nie uważam. Znaczy, co się zmieniło? Wiesz co, yy, nie wiem w, yy, w którym roku, w 17. W 17. To Jeszcze mówiłaś, że część, część moich myślących koleżanek udaje, że nie myśli, i struga cały czas idiotki. To taka gra, żeby ich misią ich było łatwiej i bezpieczniej. Znaczy, w tamtym czasie było w ogóle zupełnie inaczej i ja musiałam bardziej się zmaskulinizować, żeby zdobyć informacje od kolegów policjantów, od ludzi z organów ścigania, którzy są totalnymi szowinistami, taka jest prawda. A oczywiście oni mają swoje racje, czyli mają swoje racje, że jakby. Kobieta w patrolu nie jest równa, mężczyźnie w patrolu. Ja już teraz się nie będę rozwiać, bo to jest w ogóle na dy dyskusję bardzo szeroką, itd. i tak dalej. I w tamtym czasie musiałam stwardnieć. Faktycznie jeszcze bardziej byłam e, uzbrojona, aniżeli może było trzeba. Dzisiaj już nie uważam, y, że to jest mi potrzebne. I to jest fascynujące, wiesz, że jakby zmiękłam, e, że zaczęłam odnajdować siłę w tych delikatnych elementach, w tej kobiecości. W tym, że no, niekoniecznie musisz od razu wyjeżdżać z giwerą i, i z kałachem, tylko możesz to załatwić troszeczkę lżej. Natomiast musisz też rozumieć, jaką miałam ścieżkę. Kiedy zaczynałam, kiedy wydawałam pierwszą książkę, nie było kobiet piszących kryminały. Była Gaja Grzegorzeska i byłam ja. Dopiero później przyszły następne dziewczyny. To było tak, że po pierwsze jakby. Kryminał był stricte zarezerwowany dla twardych gości. Nie było dostępu do danych. Jakby internet też nie dawał takiej możliwości, bo nie był aż tak mm -hmm. rozbuchany jak dzisiaj. To nie jest tak, jak że dzisiaj my jesteśmy wszyscy wyszkoleni. Każdy ogląda seriale dokumentalne, kryminalne. Znamy case'y konkretne, mamy seriale o konkretnych mordercach i to wszystko... Jest, jesteśmy wyedukowani. Ja dzisiaj nie muszę nikomu tłumaczyć, kim jest profiler. A w tamtym czasie to była taka wiedza zarezerwowana dla wybranych. I, yy, I, żeby wejść w to środowisko, no to troszeczkę musiałam tak, jakbym do policji wstąpiła. Yy, a jednocześnie i być może obcowałam jakby z ludźmi, którzy dawali mi to do zrozumienia. Nie sądzę, żeby to dotyczyło wszystkich facetów. Ale powiedz, a jak właśnie gadałaś z tymi ludźmi ze służb i potrzebowałaś tego, to co, to bardziej w bezkształtnych ciuchach, żeby zakryć swoje kształty, czy, czy z dekoltem na wierzchu? Nie, nie. Żeby... Dekolt na wierzchu od razu Cię ustawia do, do, do takiej y, dziewczyny, która y, chce być wy, jakby wykorzystana jakby do, nie wiem, do, znaczy nie gramy seksem, a jesteśmy partnerami. A żeby być partnerem, to muszę pokazać swój intelekt i jakby raczej nie tyle się zasłonić, bo jakby trudno zakryć, za, y, że jesteś kobietą. Znaczy nie jesteś, ja jestem, ale, ale wiesz o co chodzi. To jest tak, że... Um, Cała, cała poprzeczka była ustawiona tak, żeby że ja najpierw musiałam udowodnić, że mam mózg, znaczy taka jest prawda i w momencie, kiedy już doszło do, do ten dowód został położony na stole, no to wtedy po prostu jakby ustalamy zasadę, że aha jesteśmy kumplami, to musiałam zyskać pewien rodzaj respektu, szacunku i przez to też, że no, Blond włosy miałam, tak? Jakby nosiłam skórę, nosiłam bojówki, nosiłam marynarkę, jak szłam na elegancko e, i, i spodnie. E, natomiast to nie było tak, że ja się robiłam na, żeby jakby się oszpecić, tak? Tylko po prostu był pewien element takiego, takiej małej e, wojny no. uci. Nie wiem, czy to było potrzebne. Wiesz, co? ja po prostu e, taką ścieżkę wybrałam. Myślę, że ona mnie w jakimś stopniu też wzmacniała. Była dla mnie fascynująca, przez to, że mogłam wejść do takiego, na ring z facetami. To, było, to mnie jarało, to mnie kręciło. To było, to było. Baby nie wchodziły, baby nie były dopuszczone, a ja weszłam. Nie tylko tam weszłam, ale jeszcze dobrze się tam czuję. Naprawdę miałam sukces komercyjny dosyć szybko, więc to było po prostu mega mocne. To był taki, to tak jakbyś wplazł na górę, na taką wielką górę i widzisz taki świetny widok, i to było super. Natomiast, żeby to utrzymać, no to musisz być twardy. O wiele twardszy niż, niż cała reszta, dlatego, że mm, no z natury jestem dosyć, nie wiem, no, introwertyczna i w miarę delikatna, i to było dla mnie trudne. To znaczy, musiałam się uzbroić. A później z czasem okazało się, że wszystko się zmieniło. Rzeczywistość się pozmieniała, ja się zmieniłam, ja sobie coś tam poudowadniałam. Być może to były jakieś kwestie takie indywidualne, że jesteś na ścieżce, bo jak zaczynam pisać, to jak zaczęłam pisać, jak zaczynasz pisać zawsze, to tak naprawdę nie wiesz, dokąd zmierzasz. Chodzi ci tylko o to, żeby masz w brzuchu, taką ciążę pisarską. Po prostu masz opowieść. Masz historię i chcesz ją po prostu wy, wyrzucić. I to wszystko, co wiesz. A potem, jak to się układa, to już jest Twoja decyzja. To Ty decydujesz, w jaki sposób pójdziesz tą drogą i którą drogę wybierzesz. Więc y, dzisiaj, moim zdaniem, to już jest nieaktualne. A powiedz jeszcze a propos tej <laughs> wojowniczki, wojownika, y, którą wspomniałaś y, y, w kontekście siebie. Czy ta wojowniczka już była w małej dziewczynce w Hajnówce, czy. Na <gry> się śmiejesz? Nie, no, tak sobie to wyobraziłam. <gry> no, to, to proszę. Znaczy to, myślę, że tak. O. Myślę, że tak. Bo to, ja nigdy się y, nie zgadzałam z takim statusem quo, że po prostu y, ktoś coś ci tam narzuca, masz jakiś system, który działa i, i, i a dlaczego tak ma być? Bo ja sobie to wyobrażam inaczej. I to bardziej chodziło o taki. Y, tak, myślę, że y, chciałam sama y, pójść drogą. Żeby nie iść na łatwiznę. Wymyśliłam sobie y, coś, co w tamtym czasie było nierealne, czyli wtedy poszłam na dziennikarstwo. To było chyba 18 osób na, na jedno miejsce. I z hajnówki się nie, nie, nikt hajnówki nie do Warszawy. Tak, nikt nie pamiętał, kto się tam kiedy dostał. tak? Więc, jakby to już w ogóle było, mój ojciec to po prostu, włosy mu się zjeżyły. Czyli, jakby, to był z zawodu? Yy, tokarzem. <grym> no. Więc jakby on nie mógł mi pomóc, tak? Jakby totalnie nie był w stanie a był takim człowiekiem, który po prostu potrzebował dać ci wsparcie. Jestem takim, wiesz, facetem mocnym, który po prostu cię o ochroni, uratuje w razie czego to podejdę i to rampolinę, żebyś mogła spaść. A tutaj nic, co ja mogę dla ciebie zrobić w tej Warszawie, więc jakby, ja tylko mówię, to jako, podaję to jako przykład. Ym, Potem, kiedy już byłam, e, kiedy już e, dziennikarstwo już jakby zaczęło mi uwierać i już chciałam pisać książki, to, to też jakby zmieniłam zawód. Poszłam na przykład na scenariopisarstwo, byłam, byłam najstarszą na roku, studentką. Znaczy ja i Adriana Biedrzyńska. <śmiech> <śmiech> no więc, ale mi się wydaje, że musisz mieć w sobie taki gen takiego, wiesz, takiego Bushmana, że bierzesz maczetę i idziesz tam, gdzie jeszcze cię nie, nie było, tam gdzie jeszcze nikogo nie było najlepiej. I to, jest, I to jest moim zdaniem wspaniałe. I do tej pory jakby stosuję to. Wymyślam jakąś książkę, i, i w ogóle nie zajmuję się tym, czy to się komukolwiek spodoba. Taka jest prawda. Nie pytam nikogo, tylko po prostu muszę wewnętrznie czuć, że to jest mocne, że to jest moc. Miałam wcześniej taką książkę, która jest na rynku, to jest jako ostatnia, bo Urodzony Morderca e, e, dopiero za tydzień będzie miał premierę. Czy znaczy być może on już, e, kiedy nasza rozmowa zostanie wyemitowana, właśnie już będzie w księgarni, A. Znaczy na pewno będzie w księgarni. W każdym razie m, ostatnia książka, którą pisałam, to e, była książka o ludożercy, tak? Jakby, no ja pamiętam rozmowę z moim wydawcą, jak już złożyłam tą książkę gotową, że no po prostu, no ale jak to? Jak to, jak to o kanibalizmie będzie kryminał? No przecież to w ogóle. Rozumiesz? Jakby. A, no i co? No i po prostu tak mi się napisało. No taka historia do mnie przyszła. To mnie zafascynowało. Jakby bardzo dużo pr przepisów kulinarnych książka o mięsie, tak? Jakby. Rozumiesz? No. I, I to mi się podoba, jakby. I w tej robocie mi się też to podoba. E, wspomnieliśmy o twojej najnowszej powieści Urodzony morderca. E, za chwilę będziesz na targach, książki w Warszawie na stadionie, gdzie można cię spotkać. I... Tak, tak. Za zapraszam serdecznie. Ogłoszenie parafialne. Ogłoszenie tak parafialne będę podpisywać tak. i, i to będzie hmm. bardzo fajne. To ja wspomniałaś o tej. A nie, zaraz, do góry zaraz dojdę. E, Powiedziałeś takie zdanie gdzieś, że o, żeby. Zostać, musiałam zabić sobie dziennikarza, żeby móc pisać powieści. E, jako dziennikarz, który próbuje pisać powieści, bardzo mnie ciekawi. Rozbuduj to, proszę. A, to, jest, to, to jest bardzo trudne zrzucanie skóry. Dla mnie to było bardzo trudne i ja się z tym borykałam chyba z 7 lat. Ale czemu, czemu trzeba zabić tego e, dziennikarza? Dlatego, że e, będąc dziennikarzem, czerpiasz energię z zewnątrz. Ludzie ci ją dają, dostarczają ci paliwo i to jest po prostu tak fascynujące i... i i właściwie jesteś jak taki e, e, odbiornik. A w momencie, kiedy piszesz powieść, to wszystko czerpiesz z siebie. Jesteś nadajnikiem. Ale robisz też dokumentację. No. Ale to jest tylko takie y, pomocnicze. Jakby nie możesz napisać książki o, tak jak o wspomnianym kanibalu, jeżeli jakby nie zrobisz różnego rodzaju badań. Już się pomijam to. Do, do urodzonego morderca analizy strażackie robiłam. Jakby sprawdzałam, co się tam, jak pali. Ale to jest nieważne, bo jakby to, co do fabuły wchodzi, to ty decydujesz, ile tych danych prawdziwych użyjesz i w jaki sposób je przetworzysz. Po prostu moje życie jako dziennikarki przypominało takie, wiesz, zabawy na wulkanie. Po prostu jest mnóstwo ludzi dziennie, cały czas coś... Coś się dzieje, coś wybucha, musisz to gasić. W kółko są jakieś różnego rodzaju działania, które... I kładziesz się spać wykończony i marzysz o tym, żeby już był spokój. A pracując nad książką jest odwrotnie. Musisz się totalnie wyciszyć, schować, zniknąć. Ja właściwie powiem szczerze, zniknąć to jest najlepsze określenie, ponieważ ja chowam się w tej fabule. Ja po prostu znikam y, pomiędzy tymi wierszami. One dopiero wtedy się pojawiają, kiedy mnie nie ma. Ja na przykład odczuwam po tam 20- iluś godzinach zapisu, odczuwam dopiero po tych 20 godzinach, że noga mi zdrętwiała albo że mnie plecy nie jestem w stanie się rozprostować, bo napieprzam i po prostu nie, nie czujesz ciała. Jakby żeby się tego nauczyć, żeby jakby wyjść z tego dziennikarskiego takiego rytmu, który każe ci po prostu cały czas się nasycać. Daj mi jeść jeszcze, więcej. Chcesz żreć, czyli tych informacji w kółko, znaczy z tego się nie wyrasta. To jest tak, że. Ja jestem totalnie wyłączona z mediów, ale jak się włączę albo ktoś ma telewizor i jestem u niego w gościach, to ja w ogóle mam hipnozę. Wiesz? I od razu mi się włączają różne historie. Od razu mam siedem książek do napisania. Także ciesz się, to jest wspaniały zawód, żeby potem pisać książki. E, słuchaj, w tym w Twojej karierze dziennikarskiej dla wielu tytułów pracowałaś, ale zwróciły moją uwagę i chciałem zapytać, co tam robiłaś? Miesięcznik zdrowie. A tak, to był wspaniały miesięcznik, bardzo cudowne miejsce. Wiesz co? Yy, o na pisać? przykład o nietrzymaniu oczu pisałam. <laughs> Albo na przykład y, byłam w Niemczech na y, pokazie, wjeżdżały te pety, y, takie do y, analizy raka, urządzenia super nowoczesne. Okay. Wiesz co, mój tato zachorował na raka i y, to była dla mnie bardzo pomocna praca. Dosyć jakby decyzja o tym była taka spontaniczna, po to, żeby jakby móc być pomocną, ale też miałam kontakty z różnego rodzaju lekarzami, robiłam głównie wywiady z lekarzami, reportaże o ludziach chorych, którzy wyszli z jakiejś choroby, o wypadkach. No niesamowita była ta praca, cudowna, bardzo wiele się tam nauczyłam. Były też zabawne sytuacje, zespół był super merytoryczny, super profesjonalny. Ponieważ to byli ludzie wykształceni, w przeciwieństwie do wszystkich innych miejsc, gdzie była głównie erudycja. Tak, tutaj każdy miał jakiś konkretny e, fach w ręku, a było kilka osób po medycynie. E, więc to było dla mnie bardzo otwierające i bardzo inspirujące. Ja, ja myślę, ja sobie tak czasem myślę, że to jest takie niesamowite, że każda moja e, praca, albo każde moje doświadczenie, ono mnie w jakimś stopniu przybliżało do tego, co ja teraz robię. I żadne nie było niepotrzebne. To y, pismo naj. Pismo Naj dzięki niemu kupiłam mieszkanie. Prawda? Tak płacili? <gry> no oczywiście, znaczy, i... to jest. Y, y, ja wcześniej pracowałam, bo że ja wcześniej pracowałam. W SuperEkspresie w... pracowałeś w... w ekspresie wieczorem pracowałeś, w Newsweeku pracowałaś. W każdym razie nie płacili tak dobrze, żebym miała zdolność kredytową. E, wiem, że dzisiaj znowu jest taka sama sytuacja. Przez chwilę nie było tak. E, E, ciężko o kredyty, ale w tamtych czasach bo to, bo to się zdarzyło 20 ileś lat temu. A Co w tym najpisałeś? Reportaże. Też było fascynująco. Jeździliśmy na tydzień na reportaż. Wyobrażasz sobie. Ja sobie wyobrażam, bo ja mam swoje lata i ja na, tak jeździłem. Na tydzień na reportaż się jechało jak normalny człowiek. Ja jechałam z fotografem, rozmawialiśmy z ludźmi, nie wysyłało się żadnych. TikToków y, y, nawet czasem faksowałam jakieś. Faksowałam, ja też, tak. faksowałam jakieś informacje, żeby przekazać naczelnej, oni to y, obgadywali, jak wracałam, to pisałam. No po prostu to były wspaniałe czasy dla mediów. Ja, ja y, bardzo dobrze to wspominam. Pozdrawiam całą ekipę, bo bardzo wiele z tych osób, które tam pracowały, często mnie oglądają i czytają moje książki. I mówili mi, że już wtedy widzieli, że coś ze mnie będzie. No pięknie. A masz jeszcze y, traumę fortepianową? No nie gram, nie. Ja, na, nie. Bardzo czuję takie mrowienie i dziwnie się czuję, jak, w, jak jestem gdzieś, gdzie jest fortepian. I, bo wiem, że zaraz ktoś, kto zna moją historię zapyta mnie, czy mogłabym coś zagrać. Nie. Bo grałaś od 5 do 19 roku życia. Twój tata wziął drugi etat, czy drugą pracę, tak? Żeby, żeby kupić mi pianino. Y, no... No tak, to jest moja y, historia, która w moim zdaniem dobitnie pokazuje, że e, jeżeli masz marzenie, ale nie masz talentu, to ono się i tak nie spełni. To nie jest amerykańskie przesłanie. Znaczy po prostu też jest tak, że… Że czasami jednak niebo jest granicą. Znaczy po prostu… Y ja y, przekułam to, jakby zbudowałam z tego nowe marzenie, zrobiłam taki substytut. Natomiast nie, zda nie zdawałam sobie wtedy sprawy, że w tamtym czasie kiedy ja grałam, bo ja nie nadawałam się scenicznie do y, roli wirtuoza spalało mnie. To nie potrafiłam jakby zagrać w taki sposób, nawet nie potrafiłam wygrywać tych konkursów i to było totalnie dla mnie dołujące, bo jak wiecie, ja uwielbiam wygrywać, więc byłam totalnie miałam taką straszną minę <laughs> i w ogóle tak podobno też nie można robić, eee, to się dyskwalifikuje, cię, jak od razu masz minę widoczną, że jesteś niezadowolony. No nieważne. To jest tak, że w tamtym czasie, kiedy zanurzałam się w dźwiękach, kiedy przygotowywałam te utwory dla siebie, to y, dziś tak samo się czuję pisząc. Jest inna klawiatura, ale moje uczucia i to, w jakim świecie ja jestem, jest takie samo. A nie masz w domu żadnych klawiszy? Moja córka gra na pianinie, tak? wyobraź sobie. Ale sama z siebie? Tak. I to było... I co to było... Ja, 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 ja kilka razy pytałam Minę, y, czy ona na pewno chce. Zapisała się po prostu najpierw w podstawówce, y, po szkole sama zaproponowała, że będzie chodzić, chodziła do takiej pani. Wtedy jeszcze nie było mowy o pianinie, a teraz chodzi regularnie, ćwiczy i na urodziny zażyczyła sobie pianino, więc jej kupiłam. I ja po prostu mówię, ale dziecko, wiesz, że ty nie musisz, że ja w ogóle nie oczekuję tego, że to... Bo ona zna moją historię. E, oczywiście, że ją zna. No, moje dziecko wie o mnie wszystko z internetu, natomiast... <grym> <grym> natomiast e, to jest absolutnie niesamowite i powiem ci, że jak pierwsza raz zagrałam i dla mnie preludium deszczowe, to ja płakałam. Naprawdę, to po prostu I zastanawiałam się, co ja takiego wspaniałego zrobiłam, że zasłużyłam na taki cudowny prezent, na takie cudowne dziecko, które. Bo ona nie robi tego dla mnie, ona to robi dla siebie. Natomiast jakby to jest, to jest taka ironia losu, nie? Wiesz, to myślisz, że to Twój tata jakoś. załatwił. Tak. <laughs> tak myślę. Myślę, jeżeli już to moja mama, babcianika ma moce. <laughs> no tak. Um, to czyli mamy, tak, mamy załatwioną kwestię. Fortypiące się jeszcze mnie. A wiem, e, wspomniałeś wcześniej o tym wyjściu na górę, jakie to jest super uczucie. mnie tym razem. Bardzo mnie ciekawi kwestia tego strachu bycia na górze. Kwestia, czy następna powieść się sprzeda. Nie, nie ma strachu. Czy nie? Nie, co ty? Nie ma w ogóle. Stres? Wyleczyłam się z tego. Stres jest, znaczy jest w kurw, że nie dam raty że znowu coś mi nie idzie, że, że cały tydzień piszę jedną scenę i teraz klonę, takie wiąchy lecą, bo ja uwielbiam kląć w moim gabinecie, jak nikt nie słyszy, no to tak, to jest. Ale to wynika z tego, że to się nakręcasz tak, żeby to pokonać. Natomiast to nie wynika z tego, że się boję. Bo jakbym się bała, to bym nie napisała ani jednej książki. Jest... Czekaj, wracam. Jest jeden kaganiec. No. Taki, który totalnie dla mnie jest utrudnieniem przez to, że jestem odpowiedzialną osobą. Kiedy pracuję na aktach? Teraz na przykład napisałam taką książkę, która jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami. Mam taką serię. Yy, no mam też dokumenty. Dokumenty są. Jeszcze okej, okay. dlatego że tam po prostu godzisz się z tym, że tak wygląda ta rzeczywistość. Jeżeli ona nie jest taka sexy, to nic z tym nie zrobisz. Po prostu, jakby pracujesz na materiale, który jest. Natomiast to, co napisałam, jest powieść, i miałam takie totalne e, blokady na różnych etapach, że nie byłam w stanie wyjść, ponieważ wiesz, że ci ludzie naprawdę zginęli. Wiesz, że y, oni mieli rodziny, że y, ten, kto dokonał tych niegodziwości, czy te osoby, one też mają swoje rodziny i że cokolwiek napiszesz, będzie miało to wielkie znaczenie i możesz ich ukrzywdzić. I to dla mnie jest duża blokada. I musiałam sobie z tym jakoś poradzić, i w pewnym momencie musiałam się od tego oderwać. I nie wiem, jak wyszło, bo ta książka jeszcze nie, nie ten, nikt jeszcze nie widział. Natomiast więc ci się zwierzyłam teraz. Natomiast to jest me, mega mocne. Wspomniałeś, że uwielbiam wygrywać, powiedziałeś. No właśnie, a ja? a, kto, a Kto lubi przegrywać, powiedz mi? Tak, ale jak przygotowywałem się do rozmowy, w związku z czym przeczytałem bardzo dużą ilość wywiadów z tobą, czy odsłuchałem w krótkim czasie. Mhm. I gdybym był twoim psychoterapeutą, porozmawiałbym o obsesji wygrywania. Naprawdę, to jest jeden z takich. Motywów, który mi się rzucił w ucho i w oko. No wiem. Wiem, ale wiesz co, na przykład jeszcze niedawno miałam problem z zazdrością, z zawiścią, z taką rywalizacją. Natomiast. Ale teraz już... w, w tematach męsko-damskich czy zawodowych? W ogóle. Ja, ja wszystko chciałam mieć. Znaczy, to, to kiedy sobie to uświadomiłam, że tak jest. Bo wcześniej oczywiście, tak jak ci wszyscy, co mają kłopot, to oni mówią: Nie mam tego kłopotu. Nie? To, tak samo ja wcześniej mówiłam, że nie mam. Natomiast teraz mm, jest mi lepiej. Kiedy sobie y, po prostu pozwoliłam, y, na, na, zaakceptowałam to, że mam taką cechę, ale wcale A nie. A ma... czy z pomocą czyjąś? No, dużo było w moim życiu różnych jakichś tam, bym powiedziała, psztyczków w nos, <noise> które pozwoliły mi sobie to uświadomić. Psztyczki w nos, bardzo <noise> mi się podoba. Ale bo. Świat do nas mówi, jakby cały czas do nas mówi. Do mnie mówi cały czas, ale ja oczywiście tak od razu nie słucham, nie? bo jestem przewodzona. Natomiast w pewnych momentach, kiedy już cierpienie mi zaczyna doskwierać, że na przykład nie mogę już pisać, a praca jest moim ulubionym zajęciem, w związku z tym yy, zaczęłam się nad tym zastanawiać i zrozumiałam, że yy, jakby ta obsesja wygrywania, te wszystkie elementy zazdrości, jakby że dlaczego nie, dlaczego, no nie wiem, no po prostu to jest, mm, to jest uzależniające. To jest po prostu oczywiste. A po drugie e, jest podszyte lękiem, bo co się stanie, kiedy nie wygrasz, przegrasz. I jakby tego się bałam i wystarczyło sobie uświadomić, że właściwie to nie o to chodzi. Teraz mi chodzi tylko o to, żeby dobrze się bawić podczas zapisu. I to praktykuję. Tak powiem, jak ja mówił Adam Mały, chodzi o to, żeby oddać dobry skok. Tak, dokładnie. Chodzi o to, żeby. I na przykład jak wiesz, yy, yy, pytają cię, jakie masz marzenia, albo tam musisz zmuchiwać świeczki, albo pojawiać się godzina 11, 11, no to mówił, pomyśl życzenie. I ja, ja właściwie tylko mam zawsze jedno życzenie, żebym tą książkę, którą piszę, żebym ją napisała. Nawet nie chodzi mi o to, żeby była jakaś super, tylko żebym on skończyła. Rozumiesz? I, I jak to zmieniłam, jak nagle sobie uświadomiłam, że właściwie tych wszystkich innych rzeczy to ja już nie potrzebuję, bo nie muszę sobie już tego wszystkiego udowadniać. Być może potrzebowałam wcześniej. No wiesz, ja już mam swoje lata, więc po prostu na, trochę najadłam się tego. I, I mi się wydaje, że teraz najwspanialsze jest to, że ja y, odnajduję radość po tych wszystkich latach, po tych 18 rok Marcin będzie, kiedy ja już pracuję nad książkami, co jest naprawdę dużo. Nie sądziłam, że w ogóle roku, roku dam radę, wiesz. Po prostu, no wiesz jak to jest, to jest po prostu samo mija. I, i nagle sobie uświadamia, że już zaraz będą dwie dekady, a mi chodzi tylko o to, żeby, żeby napisać tą książkę, żeby oddać dobry skok, no. A powiedz, a yy, yy, córka robi ci psychoanalizę? No wiesz, jest, ma 16 lat. Yy, moje dzieci są jeszcze młodsze, ale słyszałem, że właśnie w tym wieku dzieci często rodziców tłumaczą. Znaczy, znaczy widzi czy... wszystko, widzi totalnie wszystko. Nic się nie odzywa, ale jak czasem coś rzuci, to ja po prostu chcę się schować do, wiesz, do gabinetu i akurat wtedy mam pracę. <grym> Rzeczywiście jest tak, że e, moim zdaniem dzieci przez obserwację wszystkiego doświadczają i ja nie wiem, czy ja jestem dobrym wzorem, tak naprawdę. Na, na, na pewno jestem jakimś specyficznym wzorem, natomiast nie wiem, jak będę to obserwować, tak? ale, ale ma bardzo celne te spostrzeżenia i jest chyba jedyną osobą, którą, mm, z której zdaniem tak bardzo się liczę, w sensie widzę, że ona jest taka bardzo czujna. E, czasem jej mówi rzeczy piękne też dla odmiany. Takie niesamowite zupełnie. Tych cech na przykład ja, ja nie. Nie traktuję jakoś poważnie albo nie, nie, nie uświadamiam sobie, że je mam, tak? I kiedy powie coś takiego, to, to po prostu no, nawet kilka razy ją zapytałam, czy to znaczy, że jesteś dla mnie dumna. No, no tak, w ogóle takie, dlaczego takie pytanie zadaję? Ale wiesz, o co chodzi, to jest... Y... I wtedy w takich momentach czuję, że naprawdę no, to, to, ten kawał drogi, który przeszliśmy razem, to naprawdę była dobra droga i, i, i super. Powiedz mi jeszcze pieniądze. Mhm. Chciałem się spytać. Nie o twój stan konta, ale o oznacza. <grym> ale wiesz, jak chcesz, proszę bardzo, państwo czekają. <grym> no <piję> się wody. <grym> Sprzedała pani 3 miliony książek. Pracowałem w branży, przeliczę to razy tantiemy, ale nie idźmy tą drogą. Czym są dla ciebie pieniądze? Oj, to, no, to jest to waluta wolności. Wolność? Tak, po prostu. Nie ma chyba nic piękniejszego, kiedy możesz mieć pewność, że teraz możesz napisać tą książkę albo możesz odłożyć ją za rok. Możesz pojechać gdzieś tam, żeby zdobyć materiał i masz na to pieniądze. Nikt ci nie mówi, co masz robić. Że sama sobie wybieram. Czy to będzie ten bohater, czy to będzie Meyer, czy to będzie Jakub Sobieski, czy może przywrócę Saszę za łódzką, albo wymyślę coś zupełnie innego i, mm, i to jest bardzo y, komfortowe. Że mogę zapewnić mojemu dziecku y, odpowiednią edukację, że możemy pojechać kilka razy do roku na wakacje. Y, rozumiesz, że się nie boję, bo. Y, Myślę, że nie da się pisać książek, jeżeli masz na karku komornika, nie wiesz, co będzie za dwa miesiące. Pamiętamy wszyscy, jak było w pandemii, jak się baliśmy. I, i, I to było bardzo trudne. Ja pamiętam, że przez jakiś czas, zanim się. nie przetłumaczyłam sobie, że mam zakaz tych wszystkich lęków i po prostu muszę pisać, bo nie wiadomo, kiedy to się skończy. Nie mogę tak czekać na Godota. Więc myślę, że pieniądze po prostu dają taki gwarant bezpieczeństwa. A jaki, jaki miałeś, yy, może to dziwnie zabrzmi, ale jaki miałeś standard yy, życia, kiedy byłeś dzieckiem w Hajnówce? To tak. miałeś, czego nie miałeś? No już sam powiedziałeś, że żeby tata mógł tak. kupić pianino, to trzeba było drugi etat wziąć. Yy, jest, yy, pochodzę z raczej, nie to, że byliśmy ubodzy. Znaczy w tamtych czasach wszyscy nie byli za bardzo zamożni, ale... Yy, ale Lalkę Barbie pierwszy raz y, zobaczyłam, jak pojechałam do rodziny y, do, do Białego Stoku. Mieliśmy takiego wujka, który pracował w Ameryce. <grych> no to wtedy już byłam za duża, żeby się nie ubawić. Pierwsze jeansy to sobie kupiłam w lumpeksie. Nie, nie miałam takich jeansów ze sklepu. Dopiero za, za swoje własne pieniądze kupowałam sobie już normalne jeansy. Pierwsze perfumy kupiłam sobie za. Za, za pierwszą wypłatę, za pierwszą wierszówkę, to kupiłam sobie perfumy. Pamiętasz tam, jakie? Na Aqua di Gio. <śmiech> <śmiech> Ale rozumiesz, jakby, więc jakby dla mnie, y, nie to, że one były ważne wtedy, bo ja w ogóle tego nie czułam. Mieliśmy wszystko, natomiast nie, nie było takiego e, tego kultu ani pieniądza, a z drugiej strony wiedziałam, że może inni mają lepiej. I na pewno bardzo ważnym argumentem było, kiedy podjęłam decyzję, że idę na studia do Warszawy na dziennikarstwo, że rodzice bali się, że nie będą stali mi tego zapewnić finansowo. Więc dla mnie dzisiaj pieniądze są po prostu takim sposobem na to, żeby dalej bawić się w pisanie książek. Na koniec, jak słyszysz Białoruś, to co Ci przychodzi do głowy? Ja łyżuś mam w, w jakimś stopniu yy, w krwiobiegu, natomiast yy, nie politycznie ja się w ogóle nie angażuję. Nie, nie chodzi mi o politykę, chodzi mi o wiesz, nie wiem, brzmienie mowy, yy, rodzinne wspomnienia. Wiesz, co ja wychowywałam się w Polsce i mam takie wspomnienia raczej. Yy, jeśli chodzi o takie, nie wiem, stroje ludowe, muzyka ludowa, jedzenie, te wiersze Janka Kupały i jakby... Napisałam taką książkę, nazywa się Okularnik, która opowiada o moim, o moim, bym powiedziała, z czego składa się mój krwiobieg i bardzo wielu osób, którzy mieszkają na Podlasiu, którzy pochodzą z tamtych rejonów i... Ta książka jest moją najgrubszą książką, ma tysiąc stron, więc tutaj się nie będę rozwijała. Natomiast to jest temat bardzo dla mnie e, trudny. E, trudny też, dlatego że ja mam takie poczucie, że moje korzenie są e, tam, gdzie jest moja paćka oszczyzna, czyli po białorusku oj Ojcowizna. E, natomiast to jest region polski, a jednocześnie wszyscy tam są jacyś ze wschodu. I jestem absolutnie przekonana, że to, że jestem w taki sposób egzotyczna, piszę takie, a nie inne książki. I jestem za to bardzo, bardzo wdzięczna moim rodzicom, Bogu, losowi, tym wszystkim przestrzeniom, które zawiadują o tym. I nie chciałabym tego zmieniać. Bardzo Ci dziękuję. Waszym, moją, nie wasz, Jezu, nie potrafię zakończyć poprawnie po polsku naszym gościem gościnią była szamanka katarzyna bonda dziękuję ci kasiu serdecznie bardzo ci dziękuję dziękuję wam do zobaczenia melina w sc rock